Rozwój, samodoskonalenie, przyszłość, perspektywy, możliwości, praca. To słowa, które można było usłyszeć najczęściej w tłumie wystawców i odwiedzających podczas targów pracy, które odbyły się na Uniwersytecie Zielonogórskim. Cykliczna impreza z 15-letnim stażem w założeniu adresowana jest do studentów i absolwentów. To właśnie tu można było spróbować ukierunkować swoją przyszłą karierę zawodową, ale także pogłębić wiedzę na temat funkcjonowania szeroko pojętego rynku pracy. Ktoś, kto przychodzi na targi, widzi tutaj wystawców, widzi studentów, ale jak zapozna się z programem, to zobaczy, że dzisiaj można pójść na prezentację, można pójść na wykład, można pójść na warsztaty. I nawet jeżeli ktoś pójdzie dziś na wykład, jeszcze jutro nie idzie na rozmowę rekrutacyjną, to być może jak pójdzie na tą rozmowę za 3 miesiące albo za 2 lata, to skorzysta z tej wiedzy, którą dzisiaj otrzyma. Podczas targów obok wystawców firmowych prezentowali się również przedstawiciele instytucji funkcjonujących w obszarze rynku pracy. Część z nich to specjaliści i doradcy zawodowi, którzy z pozycji eksperckiej pozwalali odwiedzającym poszerzyć wiedzę na przykład na temat rozpoczęcia działalności gospodarczej czy starania się o dofinansowanie z pieniędzy unijnych. Jeśli chodzi o naszą instytucję, my realizujemy projekty, które wspierają młode, przede wszystkim młode, ale nie tylko, osoby przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Agencja realizuje różne projekty, m.in. instrumenty zwrotne, ale także dotacje na rozpoczęcie właśnie działalności gospodarczej, także tutaj wiele osób może taką wiedzę pozyskać. Ponad 80 wystawców różnych branż kusiło najróżniejszymi ofertami pracy. Wszyscy zgodnie podkreślali, że obok samej możliwości podjęcia pracy kładą także potężny nacisk na możliwości rozwoju. Szukają możliwości rozwoju, także chcą się cały czas rozwijać, nie chcą stać w miejscu. No ale oczywiście tak interesują mnie jakieś dodatki, czy jakiś benefit, szkolenia, tego typu rzeczy. Studenci i absolwenci najczęściej mają jasno sprecyzowane oczekiwania w stosunku do potencjalnych pracodawców. Szukają miejsca w firmach zaawansowanych technologicznie, ale też dających możliwość dokształcania się i podejmowania kolejnych zawodowych wyzwań. Wiem, co mnie nie interesuje. Tutaj są jakieś też oferty na produkcji, czegoś takiego, to akurat do mnie nie pasuje. Ja bardziej szukam czegoś, gdzie będzie można się rozwijać i generalnie pracować od jakiegoś młodego zespołu. 15. edycja Targów Pracy została zorganizowana przez Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego.